Zobaczcie, już mi się coś do rączek poprzyklejało. Jeszcze się troszeczkę rozejrzę. Wszystko by się przydało. Wszystko, ale trzeba umieć wybrać. To jest najtrudniejsze. O! Raz, dwa, trzy, cztery. No podstawę już mniej więcej mam, czyli sprzątanie, przechowywanie szczotek i gąbki, bo to jest zawsze taka dyskusyjna sprawa przy zlewie. Musi być czysto i fajnie, to trzeba jakoś ogarnąć. I to mam, to mam. To będzie fajne na płyn do zmywania naczyń. Podstawiamy tutaj rękę albo rękę z gąbką. Naciskamy i zmywamy. Fajna jest ta przestrzeń, ta odległość. To jest dobrze pomyślane. No i jeszcze jedna rzecz. Koloru mi brakuje. Weźmiemy sobie to. I weźmiemy sobie to. Dwa piękne, kolorowe kosze. Po co? No po to, żeby dzielić odpady na zmieszane i na biologiczne. Na przykład, tak? Te bio będziemy zbierać oddzielnie, a zmieszane oddzielnie. No i super. O. I jeszcze jedna rzecz przykuła moje oko. Zobaczcie, jaka fajna łódeczka. Wyciskarka do cytryn, do pomarańczy, ale w bardzo fajnym kolorze. Będzie bardzo dobrze. Pakuję to wszystko do tych koszy i idę do kasy. Się Krzysiek zdziwi, jak ja z takimi kolorami przyjdę. A co mi tam? Niech on kocha biało-czarne, a ja kocham kolorowe, prawda? No świat nie jest biało-czarny i zero-jedynkowy.